Augustynianie znów w tym roku będą mieli okazję obejrzeć kilka dobrych spektakli teatralnych. Tak, tradycyjnie już jesień to teatr w Augustyńskim Ośrodku Kultury Hutnik. Tradycyjnie już jesienią zapraszamy na spektakle w ramach programu Teatr Polska, czyli takiej naszym zdaniem perełki tego rocznego kalendarza wydarzeń, bo w ramach Teatr Polska zawsze mamy spektakle, które już mają tę pieczęć doskonałej jakości i nie inaczej będzie w tym roku. W tym roku 5 spektakli. Dla każdego, bo będą spektakle dla dzieci, 2 spektakle dla dzieci, 3 spektakle dla dorosłych. Będą spektakle radosne, będą spektakle bardzo poważne i skłaniające do zadumy. Od czego zaczynamy i kiedy? Zaczynamy bardzo szybko, bo już 11 września, już w przyszłym tygodniu i tutaj bardzo ciekawa propozycja dla dzieciaków. Naprawdę rzecz już wielu osobom znana, bo przyjeżdża do nas Teatr Lalka z Warszawy. Ci, którzy uczestniczyli w poprzednich latach w naszych spektaklach w ramach Teatr Polska, wiedzą, że Teatr Lalka zawsze przywozi spektakle z najwyższej możliwej półki. I to wielkie szczęście dla nas, że tak renomowany teatr może się w Gostyniu pojawić. Teatr Lalka z Warszawy tym razem przyjeżdża do Gostynia ze spektaklem Krawiec Niteczka. Fantastyczna adaptacja powieści Kornela Makuszyńskiego. O podróży Krawca Niteczki dodam, że też wielka frajda dla fanów dobrej muzyki, bo muzykę do tego spektaklu stworzył Grzegorz Turnał, no a też już lalki, to wszystko, co wiąże się z Teatrem Lalka, naprawdę na najwyższym poziomie. I to będzie taki początek dla dzieciaków. Zawsze chcemy, żeby te spektakle dla dzieci były wysokiej jakości, bo to jest wychowywanie tych młodych odbiorców, ale następny spektakl już będzie dla widzów dorosłych i znacznie trudniejszy, znacznie cięższy w odbiorze. 12 października spektakl pod tytułem Gardenia. Przyjeżdża do nas z tym spektaklem Stowarzyszenie Kółko i Krzyżyk. Spektakl bardzo poruszający bardzo trudną tematykę o kobietach z jednej rodziny, które oprócz tych więzów rodzinnych łączy też problem alkoholizmu i ten temat jest tutaj bardzo boleśnie potraktowany, temat bardzo aktualny, bardzo, bardzo współczesny. 25 października kolejne przedstawienie dla dzieci, tym razem Teatr Lalek Pleciuga ze Szczecina. I spektakl pod tytułem Kim jestem? Spektakl o akceptacji inności, o poszukiwaniu swojego miejsca w świecie. 4 listopada spektakl, na który już żartujemy, zaprosimy też cały klub Sporty Walki Gostyń, bo spektakl pod tytułem Rokcy Babloa. Miało być Rocky Balboa, ale nie zgodziła się wytwórnia, która ma prawa do tytułu, ale jest to historia Rockiego, historia o tym, jak Sylwester Stallone, jego życie, jaki ten film wywarł wpływ na społeczeństwo. Kończymy 29 listopada spektaklem Fundacji Transatlantyk, spektaklem bardzo, bardzo interesującym i też myślę z punktu gostyńskiego bardzo ciekawym, z punktu widzenia osób, które interesują się historią, zbierają zdjęcia. Spektakl ma tytuł Album Karla Hockera. Spektakl jest stworzony na bazie zdjęć adiutanta, komendanta Auschwitz i pokazuje tych zbrodniarzy od trochę innej strony, ale nie chcę ich wybielać. Chcę tylko pokazać, że ludzie, którzy na co dzień zachowywali się normalnie, potrafili też robić tak okrutne rzeczy. Bardzo ciekawy spektakl, w bardzo dobrej obsadzie. Tak na zakończenie naprawdę perełka tegorocznego objazdu. Czy te przedstawienia teatralne to będzie taki typowy teatr, scena, widzowie, czy aranżacja widowni i sceny, tak jak już do tej pory niejednokrotnie bywało, będzie jakaś nieoczekiwana? Można się tutaj spodziewać, że będzie się tutaj działo w całym ośrodku, bo trochę chcemy, żeby to było inaczej. Często te spektakle, które wybierane są do objazdu, są inaczej usytuowane niż tylko na klasycznej scenie, a czasami wymaga tego od nas nasza przestrzeń. Mamy scenę jako mamy, a wiadomo, że teatry funkcjonują na znacznie większych scenach i czasami aranżacja przestrzeni jest taka, że musimy na przykład zejść spektaklem na poziom widowni, co okazuje się, że dla widzów w Gostynie jest wielką atrakcją, więc też w tym przypadku myślę, że jeden, dwa spektakle mogą się odbyć w trochę innej przestrzeni niż ta klasyczna, sceniczna. Po spektaklach dla dzieci warsztaty, rozumiem? Raczej przed, chociaż różnie. Tutaj nie ma jednej zasady i nie tylko dla dzieci. Zawsze każdy spektakl w ramach Teatr Polska i to jest fantastyczna zasada, jaką wymyślono w Instytucie Teatralnym imienia Raszewskiego, który jest operatorem tego programu. Zawsze spektaklom towarzyszą warsztaty. Bardzo proszę, żeby wszyscy Państwo śledzili naszą stronę, bo tam będziemy na bieżąco o tym wszystkim informować. Tutaj cały czas dużo się będzie działo w zakresie naboru na te spektakle i też tam też informacje wszystkie o spektaklach. To takie najlepsze miejsce, żeby znaleźć to wszystko.
Program Teatr Polska to też taka okazja do zobaczenia bardzo dobrych teatrów, no za śmieszne wręcz pieniądze. Ile bilety będą kosztować? Tak, no to jest taka rzecz, z którą też trochę się zmagamy, bo to jest paradoksalnie, od zawsze funkcjonujemy na cenach poniżej 20 zł i w tym roku też to będą ceny w okolicach 15-20 zł. I spotykamy się z tym, że ludzie często mówią, no co to może być za 15 zł, jak przyjeżdża do różnych miast teatr, gdzie jest jedna znana tak zwana gęba i to kosztuje 60-80 zł. Proszę mi wierzyć, to są spektakle z najwyższej półki, to są spektakle, na które ludzie w dużych miastach nie mogą kupić biletu, bo są tak duże kolejki. My dlatego robimy niskie ceny na te spektakle, bo one są dofinansowane przez ministra i dla nas celem jest propagowanie teatru, stąd te niskie ceny. Broń Boże, nie wynikają z jakości, wręcz przeciwnie. Jakość tu jest potężna, najwyższa, jaką można w tym kraju znaleźć, a ceny są po to niskie, żeby każdy mógł przyjść.